Po rocznej przerwie odbył się już po raz 18 turniej gwiazd imieniem Henryka Bałuszyńskiego. Henryk Bałuszyński to był wybitny piłkarz i z tej okazji tutaj do szkoły przy ulicy Rubinowej zawitały dawne gwiazdy piłki nożnej, ale nie tylko, także jego przyjaciele. Grali przede wszystkim dla dzieci, bo turniej ten ma też charakter charytatywny. Dziś ta szkoła otrzymała piłki futsalowe po to, żeby dzieciaki po tym boisku mogły biegać. Najważniejsze jednak, że trwa pamięć, że sport jest propagowany i że coś się dzieje fajnego. Pierwsze miejsce w 18 turnieju gwiazd. Zwycięzcą turnieju została drużyna Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Brawo! Ze mną jest Wojtek Kijewski, kierownik tego całego zamieszania. Panie Wojtku, znów w swoim żywiole. Tak bym to krótko podsumował, a pan? 18 raz i mam nadzieję, że jeszcze pogramy. Pandemia przeszkodziła nam w zeszłym roku, ale w tym roku cieszę się bardzo, że 18 edycja turnieju gwiazd imienia Henia Bałuszyńskiego mogła się odbyć. Trzy drużyny, wspaniałe drużyny, przyjaciele Henia, sporo gwiazd i futsalowych, i z dużego boiska, byłych piłkarzy Piasta między innymi. Także cieszymy się, że ten turniej się odbył. 18 edycja, bo powiedzmy, te turnieje zaczęły się, kiedy Heniu jeszcze biegał po boiskach. Pierwsza edycja to był tak zwany turniej przyjaciół Domu Dziecka numer 2 na starym boisku Piasta Gliwice, na którym rządził świętej pamięci Jurek Wojewódzki. I tam odbył się pierwszy turniej przyjaciół Domu Dziecka numer 2, gdzie jedyną gwiazdą był Henryk Bałuszyński, który uczestniczył w tych naszych turniejach do 2011 roku. I to już te turnieje zostały przemianowane właśnie na turniej gwiazd przyjaciół Domu Dziecka numer 2 w Gliwicach. Natomiast Heniu zmarł w 2012 roku, no i stąd pomysł, żeby turniej gwiazd nosił jego imię. I tych gwiazd na tych turniejach przez te lata nie brakowało, więc przypomnijmy no chociaż parę takich spektakularnych nazwisk, które tu w Gliwicach grały dla dzieci z Domu Dziecka, a dziś ku pamięci Henia Bałuszyńskiego. Przede wszystkim tak, reprezentacja artystów polskich. To było takie główne wydarzenie podczas naszego tygodnia dla hospicjum, gdzie był rozgrywany mecz. No przyjaciele i z Górnika Zabrze, i z Legii Warszawa, i z Piasta Gliwice, Adrian Sikora, który zawsze jeździł, świętej pamięci Piotrek Grodzki, który również wielokrotnie grał, przyjaciele z Groklin, Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, przyjaciele Adama Małysza byli na jednym turnieju, no plus oczywiście zawodnicy Peonowa Gliwice, Radan Gliwice i wszystkie kluby futsalowe gliwickie. Dziś mamy trzy zespoły, więc wymieńmy jakie. Podokręg Zabrze, który walczy teraz z drużyną Balu Team o drugie miejsce w turnieju. No właśnie, Balu Team, no i drużyna Urzędu Miasta, która wygrała turniej w zeszłym roku. I już dzisiaj po 5 meczach wiadomo, że tytułu broni. Chyba nie masz żadnych problemów, żeby ściągnąć tutaj tych zawodników. Jak to jest? Jeden telefon, SMS i już są? Różnie bywa, natomiast tak. To jest prawda, że to grono takich przyjaciół i Henia i moich jest stałe. Zawsze mogę na nich liczyć, więc to jest na zasadzie, tak jak pan mówi, telefon, SMS, potwierdzenie, gramy, będę, no i są. Takie prywatne może bardziej pytanie, skąd u ciebie chęć i energia do tego, żeby robić, bo nie musisz? Całe życie związane ze sportem, jeszcze z czasów, kiedy w małej miejscowości pod Bydgoszczą trenowałem hokej na trawie, potem w Zawiszy Bydgoszcz 400 Płotki, na szkole oficerskiej sztafeta 4 razy i skok w dal, całe życie sport, a po przeprowadzce do Gliwic w 96 roku poczułem smak futsalu, bo Gliwice to kolebka futsalu. No więc od tego czasu zakochałem się w futsalu i takie turnieje właśnie futsalowe robię. Widzę puchary, więc to nie jest gra tylko o to, żeby strzelić bramkę. Oczywiście, że tak. Puchary jeszcze są z zeszłego roku, kiedy turniej miał się odbyć we wrześniu, ale COVID nam przeszkodził, fundowane przez Polski Związek Piłki Nożnej. Puchary są zacne i zawsze gramy o puchary. Mimo że turniej jest przyjacielski, zawsze jest walka i zawodnicy naprawdę fajnie walczą. Pani dyrektor, po raz kolejny już tutaj gości turniej imienia Henia Bałuszyńskiego. Dla was, dla szkoły, to chyba prestiż, ale też radość i możliwość pokazania uczniom, że sport to fajna sprawa. No szczególnie w takim czasie jak teraz, sport rozwija, sport kształci człowieka, a po takim długim okresie pandemicznym, gdzie szkoły nie działały w sensie stacjonarnym, to szczególnie chcemy ten sport promować. Oprócz tego jest to okazja, żeby wreszcie się spotkać stacjonarnie,
z większą grupą ludzi, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. No ale przede wszystkim chcemy uczcić pamięć Henryka Babuszyńskiego, który był dla dzieci gliwickich wielkim filantropem, a jednocześnie był sportowcem, promował sport, był zawodnikiem Polski, był zawodnikiem Piasta Gliwice, był gliwiczaninem i o nim pamiętamy, a szczególnie pamięta o nim przyjaciel jego, duży, wielki przyjaciel, mój wicedyrektor Wojciech Kijewski, który czci jego pamięć i w sumie on wszystko tutaj organizował tak, żeby cała impreza dzisiejsza mogła się odbyć. Generalnie powiem tak, że 3 tygodnie temu jeszcze żeśmy nie wiedzieli, czy będziemy organizować dzisiejszą imprezę ze względu na to, że nie wiedzieliśmy, jak okres pandemiczny się zachowa, czy idziemy w większą ilość zachorowań, czy w mniejszą. No dzięki Bogu jest lepiej, dlatego dzisiaj się spotykamy. Pogoda dopisuje, jest pięknie. Kasza i Waluś byli zawodnicy Piasta, dwaj przyjaciele z boiska, razem kopali piłkę, razem grają, razem przyjaźnią się na dziś w teamie. Dziś przyjaciele pod okręgu zagraliście dla dzieciaków i ku pamięci Henia Babuszyńskiego. Jarek, chyba fajne wrażenia. Nie, oczywiście, że fajne. Sympatyczny turniej, tak naprawdę z nazwy tylko turniej, a tak naprawdę spotkanie przyjaciół, którzy mogą porywalizować sobie, pograć ze sobą i przeciwko sobie. I to jest najważniejsze, a przede wszystkim uczcić pamięć Henia, bo znaliśmy Henia, był w tej szatni, graliśmy z nim. Możemy powiedzieć, że dumni jesteśmy z tego, że graliśmy razem z takim człowiekiem. Forma? Powiem szczerze, że mogę powiedzieć śmiało, że jest. No, my już jesteśmy w podeszłym wieku, ale my kochamy piłkę i wydaje mi się... No, w tym podeszłym to teraz pojechałeś. Wydaje mi się, że dajemy radę naprawdę jeszcze z takim tutaj kolegą jak Jarek i z całym teamem. Warto się spotykać i grać. No, dziś były gole twoje, nie było karnych, więc jakie wrażenia z boiska, z tego? No gole jak gole, no to gole, no. Ktoś mi asystował przy tych golach, prawda? No, do pustej bramki jest łatwo trafiać. No, tyle. Nie mówmy, że do pustej bramki. Powiem jeszcze, no nie spodziewaliśmy się dzisiaj takiej pogody, bo pogoda dzisiaj była fenomenalna i no, granie w takim słońcu, może dla nas, którzy nie przyzwyczajeni jesteśmy ostatnio do takiego słońca, no było wyzwaniem, ale jakoś daliśmy radę i to jest najważniejsze, a to, że udało nam się strzelić trochę bramek, To też świadczy o tym, że gdzieś tam ta forma jeszcze jest. Na boiskach ligowych to było tak, ty podawałeś, Waluś strzelał, tak? Tak to kiedyś bywało? No tak, albo potem już Waluś sam sobie wypracowywał, pamiętam takie mecze, że sam wypracował. Kolega, który pamięta, że też strzelałem bramki. Tak. Nie, no tutaj pewnie, że tak, więc pamiętamy dobrze, jak to było. Pamiętamy, tego się nie zapomina po prostu. No ale dziś też była ta współpraca do boiska. Oczywiście, że była współpraca, oczywiście też, że graliśmy w mniejszej liczbie zawodników, bo graliśmy 4 plus bramkarz, ale można było dużo wybiegać dzisiaj, boisko, jak patrzymy na nas, na nasze stopy, trochę nas parzyły, więc szybkie zmiany też musiały być, bo jednak granie w takim słońcu i przy takiej intensywności, pomimo tego, że większość tutaj chłopców była no, już w takim wieku, gdy skończyli grać zawodowo w piłkę, ale dawaliśmy naprawdę sobie radę i muszę przyznać, że w wielu momentach wyglądało to ciekawie. Dajecie też przykład młodzieży, bo Jarosław Kaszowski jest prezesem Akademii Piłkarskiej Team, która bardzo dobrze się rozwija, natomiast Robert Walkowiak no, szkoli chłopaków z 2012 z ogromnymi sukcesami, więc korzystam z okazji. Pochwal się tym ostatnim, no, spektakularnym sukcesem twojej drużyny. No, mogę pochwalić. Po prostu wygraliśmy turniej Deichmana w Tychach. I teraz jedziemy na ogólnopolskie mistrzostwa do Wrocławia. Było ciężko, było takich parę epizodów niemiłych, ale graliśmy do końca i pokazaliśmy, że zasłużenie wygraliśmy ten turniej. 12 drużyn, też graliśmy w upale, graliśmy tam, jeździliśmy sobota, niedziela przez cały miesiąc. No ale mówię, graliśmy do końca i wygraliśmy, chłopcy zasłużyli. I w tym samym dniu 26 czerwca jedziemy z Deichmana z Wrocławia zaraz na obóz. Ze mną jest Janusz Bodzioch, niegdyś piłkarz, potem menadżer Piasta, a dziś zawodnik Balu Team. No Janusz, zacznijmy od tego, że to chyba bardzo fajna inicjatywa.
Bardzo fajna inicjatywa. Wojtek, organizator główny tego całego turnieju, gdzieś tam wyliczył, że jestem chyba jedynym, który uczestniczy we wszystkich turniejach. Także wspaniała zabawa, przyjemność spotkać byłych kolegów z boiska i różnych tutaj ludzi związanych z Gliwicami. Janusz, no latka lecą, ale widzę, że forma dopisuje, bo nawet specjalnie nie jesteś spocony po tych meczach, choć jest upał. Jak to mówił jeden trener, lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Tak, ale pobiegać trochę trzeba było, bo to jest, wy przede wszystkim propagujecie sport, oglądały was dzieci, no i to jest też chyba zachęta dla nich, żeby grali w piłkę. Na pewno, bo w dzisiejszych czasach jest to dzisiaj tak, młodzież niechętnie może sama wychodzi, bo nie będę mówił to, że nie chcą, nie garną się do piłki, mówimy o piłce głównie, bo jest moda na piłkę z tego, co ja gdzieś tam obserwuję, różne akademie powstają, rodzice bardzo chętnie dzieci zabierają. Jest tylko brak takiego ich dodatkowego zajęcia na podwórkach czy coś, ale fajna inicjatywa i zawsze bardzo chętnie przyjadę tu. Janusz, Heniu Bałuszyński, to był twój przyjaciel, widziałeś go z boiska, grałeś z nim w jednym klubie, pracowałeś, no szkoda, że nie ma go wśród nas, ale pamięć pozostaje. No z Heniem spotkałem się pierwszy raz w Knurowie, w pierwszej lidze, to był rok bodajże 88, Heniu przyszedł do nas z Gwarka Zabrze jako utalentowany junior, czy z Górnika, już teraz nie pamiętam, później się spotkałem z Heniem drugi raz grając w Górniku Zabrze, no i trzeci raz spotkałem się z Heniem, namówiłem go na mały epizod, ale tutaj był pół roku czy rok z nami w Piaście Gliwice. Także z Heniem znamy się, no kupę lat znaliśmy się. Piaście Gliwice przychodził tutaj jako gwiazda, bo jako zawodnik niemieckiej Bundesligi, jako były reprezentant Polski, wtedy to było wielkie wydarzenie. No na pewno, ja też miałem jakąś tam satysfakcję, że udało mi się Henia namówić do Piasta tutaj na granie, dawał siebie, można powiedzieć tak, to był pełen profesjonalizm z Henia, tak biło, pokazywał młodszym zawodnikom, starszym, jak powinien prawdziwy zawodowy piłkarz się zachowywać i pracować. Janusz Bodzioch wciąż jest w piłce, więc na koniec zapytajmy byłego piłkarza Piasta i menadżera, co takiego porabia dzisiaj? Dzisiaj na tą chwilę porabiam tak, jestem dyrektorem sportowym GKS Jastrzębie. Jesienią pomagałem tam prezesowi, poprosił mi prezes Zresowi, także troszkę się śmieję, tak dwa zespoły się utrzymały z pierwszej lidze, gdzie tam gdzieś miałem jakiś swój mały udział. Oprócz tego prezes Śląskiego Związku poprosił mnie, żebym tam był kierownikiem, obojętnie menadżerem, jak to zwał, reprezentacji Śląska Olbojów. Ze mną jest Marek Przonak, dziś kapitan drużyny Balu Team. Panie Marku, no znowu kolejna zmiana barw, inna koszulka. Widzę, że te lato transferowe dość jest intensywne. Piłka jest mi bardzo bliska i w zależności od tego, w jakich turniejach gramy, to reprezentujemy albo, tak jak dzisiaj, Balu Team, albo Urząd Miasta Gliwice, albo Podokręg Zabrze. W zależności od tego, gdzie te turnieje się odbywają, kto jest zapraszany, to staramy się zawsze tego typu rzeczy wspierać. Spotykamy się dość często na tych turniejach, więc podziwiam kondycję, widać, że jest, bo co chwilę gramy. Bardzo się z tego cieszę, że zdrowie mi jeszcze na to pozwala. Staram się w tygodniu 2-3 razy jeszcze grywać w piłkę, tak żeby móc od czasu do czasu również w takich turniejach. Myślę, że sport to zdrowie, jest to dobry przykład dla młodego pokolenia, które no szkoda, żeby siedziało przed telewizorami, komputerami. Lepiej, żeby wyszli na podwórka, żeby wyszli na boiska i tam spędzali swój czas. Młode pokolenie, które dziś kibicuje wami, to bardzo gorąco i to cieszy, że dzieci się interesują jeszcze sportem. I nawet grą starszych panów, nic nie ujmuję. Dawno nie widziałem tak gorącej atmosfery, jaka panuje tutaj przy szkole. Dzieciaki robią naprawdę nam świetną robotę, dużo lepiej nam się gra, żar z nieba, ale jednak kibicowanie wspomaga, że możemy wytrzymać trudy tych meczów. Natomiast fajnie, że ten turniej się odbył po rocznej przerwie, no bo jednak pamięć o wybitnym piłkarzu, Heniu Bałuszyńskiemu, no i taki ukłon też w stronę Wojtka Kijewskiego, który tutaj robi ogromną robotę o piłce, no to super sprawa. Wojtek Kijewski dzisiaj jest z nami. Niestety Heńka z nami nie ma już od wielu lat. Bardzo tego żałujemy. Wspierał przez wiele lat gliwickie środowisko piłki nożnej. Wspierał domy dziecka. Razem z Wojtkiem organizowali Mistrzostwa Polski Domów Dziecka. Strasznie nam go brakuje i chcieliśmy mu w ten sposób dać hołd, podziękować za te lata, które spędził na tym gliwickiej niwie, wspierając po prostu nasze dzieciaki, naszą młodzież. A sportowo też poziom chyba całkiem niezły. No Robert Walkowiak, Jarosław Kaszowski, Janusz Bodzioch, Marcin
Kiełpiński, Michał Widów. No tymi nazwiskami możemy tu dzisiaj szaleć. Oczywiście, że tak. Mam przy tych nazwiskach ogromny dyskomfort. Znaczy może nie dyskomfort, tylko cieszę się, że mogę z takimi nazwiskami spędzać czas na boisku. Są to bądź co bądź gwiazdy, były gwiazdy ekstraklasy. Czy to futsalu, czy piłki tej na dużym boisku. No to jest, gra z nimi jest po prostu ogromną przyjemnością i myślę, że każdy powinien spróbować. I chciałbym życzyć wszystkim więcej takich turniejów, więcej takich możliwości, oczywiście tak, żeby naszą społeczność gliwicką do tego bardzo mocno zachęcać.